bitcoin.pl, największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Cześć. Witam cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analiz rynków. Rynków, które to wy zaproponowaliście w komentarzach pod ubiegłotygodniowym odcinkiem. Tak więc, jeżeli już teraz chciałbyś, chciałabyś, abyśmy w przyszłą środę przeanalizowali dla ciebie jakiś konkretny projekt kryptowalutowy, notowania jakiejś spółki, surowca, towaru czy zwykłej tradycyjnej waluty fiducjarnej, to zostaw nam proszę komentarz pod tym dzisiejszym odcinkiem na YouTubie na kanale Kryptoraportu. To dla nas bardzo ważne, bo pomaga nam rozwijać ten projekt i mamy nadzieję, że dzięki Temu analizy trafiają właśnie w Wasz gust. Ja nazywam się Regiuszwiak i zapraszam w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli platformy Skyrocket, która już od dłuższego czasu, jako jedna z niewielu firm na świecie, jest oficjalnym brokerem giełdy Binance. Cieszy to tym bardziej, że Skyrocket ma polskie korzenie, a z samej platformy możemy korzystać całkowicie, bezpłatnie. Ponadto platforma bardzo dynamicznie się rozwija i co chwilę dodaje nowe funkcjonalności, które warto sprawdzić. My tymczasem, bezbędnego Gadania przejdźmy do konkretów, do tego, co najistotniejsze, czyli do analizy. I standardowo, jak co tydzień, rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie od analizy najstarszej z walut wirtualnych, czyli od analizy bitcoina. Jeżeli chodzi o bitcoina, no to tak naprawdę stało się coś, na co wszyscy inwestorzy czekali bardzo, bardzo długo, bo po niespełna trzech latach cena bitcoina w końcu znalazła się powyżej szczytów z grudnia 2017 roku. Druga Połowa 2017 roku to oczywiście była bardzo, bardzo dynamiczna aprecjacja, wielka hossa, szalona hossa na rynku kryptowalut, szalona hossa na rynku bitcoina, i tak naprawdę rozpisywały się o tym wszystkie media, mówiły o tym wszystkie media, nawet w telewizji, w radiu można było usłyszeć o bitcoinie. No i co? Kilka dni temu notowania Bitcoina wybiły powyżej tamtych poziomów, a póki co względna cisza. Okej, okay. są jakieś portale trochę większe, które już na ten temat słówko szepnęły, natomiast w radiach i w telewizji póki co jeszcze jest cisza. Oznacza to, że potencjał, jakby nie patrzeć z takiego. Psychologicznego punktu widzenia ma jeszcze całkiem spory potencjał do wzrostów. Dlaczego? Dlatego, że skoro jeszcze nie ma wielkiej euforii, jaka towarzyszyła wzrostom w 2017 roku, to tak naprawdę. Jest jeszcze miejsce. Nawet gdybyśmy wzięli tutaj pod uwagę to słynne powiedzenie, żeby kupować, gdy leje się krew, i sprzedawać, gdy jest chura optymizm, no to na ten moment tego chura optymizmu nie ma. Więc tak naprawdę jeszcze ulica, jeszcze taksówkarze, sklepikarze, kioskarze i wszyscy inni nie załadowali się w bitcoina. Więc tak naprawdę można dostrzec tutaj jeszcze pewien potencjał do wzrostu. Oczywiście, bitcoin notowany w polskim złotym wybił historyczne ATH już jakiś czas temu bodajże dwa tygodnie temu. Bitcoin notowany w dolarze amerykańskim wybił te historyczne szczyty dwa dni temu, wczoraj jeszcze je powiększył. No i teraz co się działo wczoraj? Tak naprawdę w dniu wczorajszym, gdybyśmy sobie spojrzeli na jakiś niski interwał czasowy, na przykład na interwał pięciominutowy, czy nawet jednominutowy, to można było dostrzec, że w ciągu zaledwie dziewięciu minut cena Bitcoina usunęła się wczoraj o ponad 1000 dolarów. Tu jest bardzo, bardzo potężna wyprzedaż. Ona oczywiście jeszcze później była Nieco pogłębiona, natomiast spójrzmy sobie na to nieco szerzej. Spójrzmy na to nie z punktu widzenia interwału 5, 15, 30 minutowego, tylko spójrzmy na to z punktu widzenia interwału dziennego czy interwału tygodniowego. Jak spojrzymy sobie na D1, no to tak naprawdę te wczorajsze spadki o 4,7% nie są jakieś nadzwyczajne. To przecież już w poprzednim tygodniu zasięg spadków przekraczał 8% i co? I bardzo fajnie te spadki zatrzymały się w okolicy technicznego wsparcia. Ja zresztą pisałem o tym w sobotniej, mojej sobotni nie analizie, dlatego że oprócz tego, że w środę nagrywam dla Was odcinki na YouTube'a, to też w soboty, czasami w niedzielę, ale zazwyczaj w soboty, staram się też publikować pisane analizy na łamach kryptoraport.pl, więc też zachęcam Was do odwiedzenia naszego serwisu. I teraz warto zwrócić uwagę, że te spadki, które pojawiły się w poprzednim tygodniu, zatrzymały się w okolicy technicznego wsparcia w wysokości 17 150 dolarów. To jest ten poziom, który wyznaczałem już od kilku ładnych tygodni i to jest ten poziom, o który ktoś kiedyś się do mnie przyczepił. Dlaczego taki? Ja wtedy Wam tłumaczyłem te kilka tygodni temu, dlaczego ten, a nie inny poziom. Dlatego nie będzie już się dzisiaj cofał. Natomiast jeżeli ktoś nie widział tamtego odcinka, wystarczy sobie wyznaczyć poziom 17 150 dolarów, przeskrolować wykres na interwale dziennym do grudnia 2017 roku i stycznia 2018 roku. Wtedy ten poziom dwukrotnie stanowił dość istotny opór. Teraz został wybity, przetestowany jako wsparcie. Widzieliśmy, pojawiła się reakcja popytowa, wzrosty, nowe ATH. Wczoraj zostało ustanowione na poziomie 19 dolarów i 1 centa, czyli jeszcze troszeczkę nam tutaj zabrakło do przekroczenia psychologicznej bariery 20 000 dolarów. Natomiast dziś o poranku znów obserwujemy wzrosty. Spoglądając na interwał tygodniowy, zauważymy, że rynek przez pewien czas był powyżej szczytu z grudnia. Na ten moment jesteśmy delikatnie poniżej tamtych wierzchołków. Natomiast to, co jest ciekawe. To jest to, że y, dzisiaj mamy oczywiście. Początek grudnia, natomiast warto zwrócić uwagę, że w poniedziałek notowania bitcoina zakończyły listopad na najwyższym poziomie w historii. W sensie miesięczne zamknięcie zostało dokonane na najwyższym poziomie w historii. To był poziom o 40 kilka procent wyższy niż zamknięcie z grudnia 2017 roku, więc widać tutaj ten potencjał. Bitcoin w dalszym ciągu jest w trendzie wzrostowym. Ja co do tego nie mam na ten moment wątpliwości. Nie chciałbym tutaj przekreślić całego trendu tylko przez wzgląd na to, że wczorajsza sesja zakończyła się pod kreską, że cena Bitcoina spadła o niespełna 5%, bo musimy liczyć z tym, że jeżeli jednego dnia notowania są w stanie wzrosnąć o 8, 9, 10%, do kolejnego dnia będą w stanie o tyle samo spaść. To nie działa tylko w jednym kierunku, dynamika jest dwustronna, więc jeżeli coś jest w stanie dynamicznie rosnąć, to też będzie w stanie dynamicznie spadać i na to musimy się przygotować. Jeżeli Bitcoin dalej będzie rósł, to spodziewam się, że ta dynamika jeszcze przybierze na sile, czyli tak naprawdę będziemy mogli obserwować tutaj większe wahania i wzrostowe i spadkowe, więc będzie trzeba zapiąć mocno pasy, bo w mojej ocenie możemy mieć mały roller coaster. natomiast nie zmienia to faktu, że póki co nie ma tu żadnych technicznych przesłanek, które wskazywałyby za potencjalną zmianą nastawienia za po rynku i za potencjalnymi spadkami, żebyśmy mogli w ogóle mieć jakiekolwiek przesłanki ku temu, cena Bitcoina musiałaby osunąć się poniżej bariery 17 150 czy 17 tysięcy dolarów. Niestety, jeżeli chodzi o tendencję wzrostu to też musimy sobie jasno powiedzieć, że przez wzgląd, iż bitcoin jest obecnie na najwyższych poziomach w historii, to tak naprawdę wybicie powyżej 20 tysięcy może otwierać drogę do dalszych wzrostów. Ale nie będziemy mieli na jakiej podstawie określić kolejnych oporów, czyli poziomów, do których rynek mógłby dotrzeć, w okolicy których mogłoby pojawić się ewentualnie jakaś reakcja podażowa. Więc jak najbardziej wzrosty mogą być kontynuowane, ale tutaj już nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dokąd one dotrzą, dotrą. I tak naprawdę już. Wam mówię, że nie warto kierować się okrągłymi poziomami, bo wiem, że niektórzy wychodzą z takiego założenia, z taką nie wiem skąd się ta teoria wzięła, że jak nie ma technicznego poziomu, to kieruj się okrągłymi poziomami. Typu, jeżeli mamy 20 tysięcy, no to później będzie 21, 22, 23, 24, 25 i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to teraz wystarczy spojrzeć na ile. Ta strategia sprawdzałaby się w przyszłości, w przeszłości, no i nie cofajmy się jakoś szczególnie, cofnijmy się tylko do marca. Mamy 5000 dolarów tutaj, mało istotny poziom, 6000 dolarów tutaj, mało istotny poziom, 7000 dolarów, mało istotny poziom, 8000 i tak dalej. Tysiąc po tysiącu, okrągły poziom, mieliśmy w wysokości 12000 dolarów. Okej, okay, się zgadza, tylko że między 5 a 19 mieliśmy tylko jeden istotny poziom, który spełniał to kryterium i zbierał się z pełnym okrągłym poziomem. W tysiącach, więc wydaje mi się, że to jest słabe kryterium do określania technicznych oporów. W mojej ocenie należy po prostu być cierpliwym i uważnie przyglądać się tej sytuacji. Dopóki cena bitcoina nie osunie się poniżej 17 tysięcy, to ja jestem osobiście nastawiony wzrostowo, bo z czysto technicznego punktu widzenia bitcoin znajduje się w trendzie wzrostowym. Idźmy dalej: do notowań ETH. Jeżeli chodzi o Ethereum, to z punktu widzenia interwału dziennego możemy zaobserwować, że podobnie jak na bitcoinie, tu też mieliśmy w poprzednim tygodniu spadki, i podobnie jak na bitcoinie, tak i tu te. Spadki dotarły w okolice technicznego wsparcia. W tym przypadku są to okolice mniej więcej 480 dolarów, w zależności od tego, na którym interwale czasowym sobie je wyznaczymy. Poziom, który był testowany jako opór na początku września, później był testowany jako opór w połowie listopada. Po wybiciu został przetestowany jako wsparcie i znów wzrosty. wzrosty. Wzrosty, podobnie jak na Bitcoinie. Wczorajsza sesja pod kreską. Natomiast jak spojrzymy sobie na notowania ETH z punktu widzenia interwału tygodniowego, no to zauważymy, że w wyniku tych trwających od pewnego czasu wzrostów rynek dotarł w okolice Poziomów, o których wspominałem 3 tygodnie temu, dwa tygodnie temu, tydzień temu. Chodzi tu przede wszystkim najpierw o pokonanie bariery 500 dolarów, później o dotarcie do poziomu 620 dolarów. To był jeden z poziomów, które wskazywałem jako potencjalny zasięg dla wzrostu. Widzimy już, że bariera 620 została przetestowana. No i teraz teoretycznie. Wybicie powyżej, pokonanie tego oporu mogłoby nam otwierać drogę do dalszych wzrostów notowań Ethereum, dla których realnym zasięgiem w mojej ocenie byłyby nawet okolice 800 dolarów, bo dopiero tam mam wyznaczony kolejny techniczny poziom oporu, więc tak naprawdę ten przedział byłby całkiem spory. Z 620 do 800 mamy bądź co bądź 180 dolarów. Przy czym nie można wykluczyć powstania ewentualnego powstania korekty spadkowej. Ok, póki co nie ma na tym wykresie jeszcze żadnej większej, ponad przeciętnie dużej reakcji podażowej, która mogłaby zwiastować potencjalne spadki. Musimy jednak brać pod uwagę to, że ten rynek znajduje się w okolicy technicznego oporu i taka reakcja może się pojawić. Ona nie musi pojawić się od razu, może pojawić się za tydzień, może pojawić się jutro, może pojawić się za dwa tygodnie. Niemniej jednak dopóki cena ETH utrzymuje się w okolicy 620 dolarów ale poniżej, to ten potencjał do dalszych wzrostów jest dość mocno ograniczony. Dopiero wyjście powyżej tego poziomu mogłoby otwierać drogę do dalszej aprecjacji. Natomiast dopóki jesteśmy poniżej, należy brać pod uwagę dwa scenariusze. Dlatego, że w momencie kiedy rynek dociera do jakiegoś technicznego oporu, to prawdopodobieństwo na jego pokonanie jest dokładnie takie samo, jak prawdopodobieństwo na jego odrzucenie. I dopiero reakcja popytowa bądź podażowa, która pojawia się w okolicy takiej strefy, determinuje to, co będzie działo się później. Póki co nie ma Silnej reakcji popytowej, która wybijałaby powyżej tego poziomu. Nie ma też reakcji podażowej, która by sygnalizowała potencjalne jego odrzucenie. Więc ja byłbym cierpliwy, ale tak naprawdę biorę pod uwagę dwa scenariusze. Jeden to jest bezpośrednie pokonanie obecnie testowanego oporu, co otwierałoby drogę do wzrostu, nawet w okolicy właśnie 800 dolarów. Z drugiej strony, jeżeli pojawi się tutaj w najbliższym czasie jakaś większa reakcja podażowa i obecnie testowana strefa zostanie jednak odrzucona, to przygotowywałbym się na możliwość powstania przynajmniej korekty spadkowej, dla której realnymi zasięgami Byłyby albo okolice 500 dolarów, albo nawet 440. To są dwa ostatnio pokonane opory, które przy ewentualnych spadkach mogą posłużyć nam jako e, wsparcia, więc to są dwie strefy, do których ewentualnie notowanie ETH mogłyby się osunąć, Natomiast póki co tak jak mówię, tej reakcji podażowej wskazującej na spadki nie ma, a nawet jeżeli te spadki się pojawią, to w pierwszej kolejności traktowałbym je jako formę korekty, po której ewentualnie rynek znów może wrócić do wzrostów. Idźmy dalej. Notowania Litecoina. Bardzo ciekawy projekt, szczególnie w ostatnim czasie, kiedy doszło do wybicia powyżej 80 dolarów. Ja miałem techniczny opór w wysokości 79 dolarów i 50 centów i widzimy, że ta strefa została pokonana już w poprzednim tygodniu. Mieliśmy mało, małe spadki, w wyniku czego była próba zanegowania, ale nie ten tydzień też póki co mamy wzrostowy 6,5% mniej więcej obecnie notowania Litecoina utrzymują się powyżej bariery 88 dolarów i tak naprawdę jeżeli te wzrosty będą kontynuowane to w mojej ocenie rynek mógłby dotrzeć nawet powyżej 100 dolarów ja mam techniczny opór gdzieś w okolicy 102 więc ten potencjał jakby nie patrzeć w dalszym ciągu jeszcze tutaj jest gdybyśmy wybili powyżej 102 no to kolejny opór miałbym dopiero gdzieś przy 140 ale nie wybiegajmy aż tak bardzo w przyszłość bo to jakby nie patrzeć jest Interwał tygodniowy, a nie dzienny, więc na pewno, jak rynek dotrze do 102 czy powyżej 102, to jeszcze sobie na Litecoina w kolejnych tygodniach będziemy tutaj patrzeć. Zikesh projekt, który. Z punktu widzenia interwału dziennego, najpierw pokonał techniczną strefę oporu. Tu nie mam konkretnych poziomów, to są jakieś większe bądź mniejsze strefy. Mniej więcej 72,50 centów, Poziom, który był testowany jako opór już w połowie lutego bieżącego roku. Później był testowany jako wsparcie, znowu jako opór. Tu mieliśmy wybicie. Była próba zanegowania, która też dość szybko została sama w sobie zanegowana. Obecnie rynek testuje po raz kolejny tą strefę. Jeżeli tu pojawi się reakcja popytowa, większa reakcja popytowa, która mogłaby aby sygnalizować potencjalne odrzucenie tej strefy, to tak naprawdę notowania z mogłyby odbić i wrócić do wzrostów, dla których realne zasięgi w takiej perspektywie krótkoterminowej ja dostrzegam dwa oczywiście naturalnym jest bariera 97 dolarów i 50 centów bo to jest poziom oporu wyznaczony na podstawie sierpniowych wierzchołków przy czym trzeba zwrócić uwagę, że nie jest to najbliżej położony opór, bo równie dobrze możemy sobie wyznaczyć taką strefę gdzieś w okolicy 87 nieco powyżej 87 7 dolarów, czyli opór na podstawie wierzchołków tych ostatnich, które tutaj miały miejsce. On był też testowany wcześniej, w pierwszej połowie sierpnia, więc to są dwa realne zasięgi dla potencjalnych wzrostów, jeżeli notowania zikesza dalej będą rosły. Póki utrzymujemy się powyżej 72,50, wszystko jest ok. Dopiero tak naprawdę zejście poniżej powinno dać nam do myślenia i powinno być takim sygnałem alarmowym, gdzie zapali się czerwona lampka. Uwaga, uwaga, cena może nam się Osunąć nieco niżej. Natomiast póki co jeszcze powodów do obaw zbyt dużych nie mamy. Wet WeChain, projekt, który bardzo fajnie zyskał, zyskał i dotarł no, do niespełna dwóch. Ja mam techniczny opór na wykresie na poziomie 00175. On był testowany w drugiej połowie sierpnia, jako wsparcie. Później był też testowany pod koniec sierpnia, jako opór. Teraz został przetestowany jako opór. Piękna reakcja podażowa. Ten pin bar, który tu mieliśmy, sygnalizował spadki, i widzimy, że. Bardzo szybko do tego doszło, ale w wyniku spadków doszło do retestu ostatnio pokonanego oporu. Czyli bariera 00125, 1,2 centa. Poziom testowany jako opór, opór wybity, wsparcie. Dodatkowo mamy tutaj złotą proporcję, czyli mierzenie 61,8% korekty Fibonacciego, gdzie pojawiła się reakcja popytowa. No i tak naprawdę, teoretycznie na ten moment moglibyśmy uznać, że ten ruch, który tu obserwujemy, jest swego rodzaju formą konsolidacji. Co za tym idzie? Z czysto technicznego punktu widzenia, warto Pamiętać o tym, że konsolidacje są formami korekty, czyli jeżeli rynek zaczyna poruszać się w trendzie horyzontalnym, czyli poruszać się bokiem, to mamy większe prawdopodobieństwo, że z tej konsolidacji. Prędzej czy później, bo nie wiadomo kiedy, wybije w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem. W tym przypadku wcześniejszy ruch był wzrostowy. Co za tym idzie? Mamy większe prawdopodobieństwo oczywiście nie stuprocentowe, ale statystycznie większe że rynek z tej konkretnej konsolidacji wybije góro, wybije powyżej testowanego niedawno oporu i otworzy sobie tym samym drogę do dalszych wzrostów, nawet powyżej 2 centów. Ja mam opór na poziomie 2,2 centa, czyli na wykresie 0,0220. Przy czym należy pamiętać o jednym Ważnej rzeczy, że ta konsolidacja nie rozgrywa się tutaj tylko wewnątrz takiego wąskiego zasięgu, tylko tak naprawdę ona rozgrywa się pomiędzy tymi dwoma wspominanymi, wspominanymi przeze mnie poziomami. Czyli tak naprawdę może pojawić się sytuacja, w której notowania WeChina osuną się w okolice tego mierzenia 61,8% korekty Fibonacciego i dopiero tam pojawi się większa reakcja popytowa. Niemniej jednak w perspektywie średnio-długoterminowej wygląda to całkiem optymistycznie. Nie mam tu zbyt wielu obiekcji co do tego wykresu. Jedynie uwaga taka, że może w perspektywie krótkoterminowej pojawić się jakiś spadek właśnie w okolice tego i być może tu pojawi się reakcja popytowa, być może ona pojawi się już tutaj. Także to jest takie trochę nie do przewidzenia za bardzo. Natomiast ogólnie nie wygląda to wcale źle. Idźmy dalej. BCH, Bitcoin Cash. Dawno nie było tego na tapecie, i tak naprawdę spoglądając sobie na notowania Bitcoin Cash'a z punktu widzenia interwału dziennego, udało mi się wyznaczyć bardzo fajny techniczny poziom w wysokości 235 dolarów. On był w przeszłości testowany jako opór, później był testowany jako wsparcie. Oczywiście były też niższe poziomy typu 203, 205 dolarów. Tutaj ten rejon, tak jak mój kursor się znajduje. Natomiast warto zwrócić uwagę, że ten wykres zdecydowanie lepiej analizuje się z punktu widzenia interwału tygodniowego. Na tygodniówce zauważymy, że tak naprawdę już od drugiej połowy marca notowania Bitcoin Casha utrzymują się w trendzie horyzontalnym. Mamy klasyczną konsolidację. Były jakieś spokojne wzrosty, spadki, wzrosty, teraz rynek znalazł się w okolicy 320 dolarów, co jest górnym ograniczeniem tego boksu. Pojawiła się tu reakcja podażowa, pierwsza już w minionym tygodniu. Mamy taką świecę z całkiem sporym górnym knotem, i tak naprawdę jeżeli ten opór zostałby trwale odrzucony, no to notowania Bitcoin Cash'a mogłyby wrócić nawet właśnie w okolice tych 205 dolarów, o których wspomniałem. To jest poziom, który bardzo fajnie możemy wyznaczyć z punktu widzenia interwału dziennego, ale on też bardzo fajnie jest dostrzegany z punktu widzenia interwału tygodniowego. Przy czym, jeżeli sobie wyskalujemy troszeczkę ten wykres, to też zauważymy, że rynek nie znajduje się w konsolidacji tylko od połowy marca, bo od połowy marca jesteśmy w dość wąskiej konsolidacji między 205 a 320 dolarów. Okej, okay, ja wiem, że to głupio brzmi małe i jeżeli jej zaś do dolnego do górnego ograniczenia przekracza 50%. Natomiast warto zwrócić uwagę, że notowania Bitcoin Cash'a znajdują się też w konsolidacji już od listopada 2018 roku. Jej dolne ograniczenie to są okolice mniej więcej 100 dolarów. 100 Górne ograniczenie to jest bariera, tak naprawdę 495 dolarów mieliśmy. Spadki, mieliśmy wzrosty, spadki, wzrosty. Oczywiście nie zawsze rynek docierał w okolice dolnego ograniczenia, natomiast to jest ten szerszy bok. I tak naprawdę w tej sytuacji ciężko jest określić przyszły kierunek ruchu. W mojej ocenie jedyne, co możemy zrobić takiego racjonalnego, to jest cierpliwie czekać i obserwować, kiedy rynek wybije z wąskiej konsolidacji. Dlatego, że wybicie z wąskiej konsolidacji może otwierać drogę do dalszego ruchu w okolice ograniczenia większej konsolidacji. Czyli, jeżeli notowania Bitcoin Kesha wybiją powyżej 320 dolarów, czyli wybiją górą z wąskiej konsolidacji to naturalny sposób moglibyśmy oczekiwać kontynuacji wzrostów do górnego ograniczenia konsolidacji, czyli gdzieś w okolice 495 dolarów. Z drugiej strony, jeżeli obecnie testowany opór zostanie odrzucony, cena osunie się do 205, po czym osunie się poniżej 205 dolarów, czyli wybijemy z tej wąskiej konsolidacji dołem, no to należałoby się przygotować na możliwość spadków gdzieś pomiędzy 107 a 73 dolary, bo tam jest ten Techniczny poziom wsparcia, który stanowi nam dolne ograniczenia boksu, więc tak naprawdę krótkoterminowo nie zdziwiłbym się, gdyby ruch wewnątrz konsolidacji jeszcze był kontynuowany. Dopiero wybicie górą bądź dołem może nam określić przyszły kierunek ruchu. Natomiast, o ile są pewne statystyki, które wskazują, że z tych konsolidacji rynek częściej wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem, o tyle nie ma żadnych teorii, badań i zresztą coś takiego by się nie sprawdziło, co mówi jak długo rynek w takiej konsolidacji może być. Doskonale wiemy, że mogą być konsolidacje, które trwają kilka dni, a mogą być takie, które trwają kilka miesięcy, czego idealnym przykładem jest Bitcoin Cash, więc tak naprawdę przy tworzeniu się konsolidacji jedyne co możemy zrobić, to jest uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż rynek z tej konsolidacji wybije. Niemniej jednak wybicie górą byłoby ciekawym sygnałem prowzrostowym, ale biorąc pod uwagę ubiegłotygodniową reakcję podażową, no też brałbym na to małą poprawkę idźmy dalej, TRX, notowania Trona, też go dawno nie było u nas na wykresach, natomiast TRX wybił w ostatnim czasie powyżej technicznego oporu w wysokości niespełna 3 centów, był to poziom 0,0280 czyli 2,8 centa, bardzo fajny, lokalny poziom oporu, oczywiście testowany tylko na przestrzeni drugiej połowy września i października bieżącego roku, on został wybity, notowania Trona dotarły sobie w okolice 4 centów czyli bardzo ciekawego oporu, który tak naprawdę niepokonany pozostaje już od od dawna. On był testowany jako opór już w czerwcu 19 roku i od tego czasu kilkukrotnie doczekał się testów. Pojawiła się tam reakcja podażowa. Mieliśmy korektę, w wyniku której doszło do retestu tego ostatnio pokonanego lokalnego oporu. Tam pojawiła się znowu reakcja popytowa. I tak naprawdę, jeżeli ta strefa zostałaby odrzucona, no to moglibyśmy spodziewać się wzrostów i ponownego przetestowania bariery 4 centów. Ale tak naprawdę, dopiero wybicie powyżej 4 centów otwierałoby drogę do jakichś większych wzrostów, do jakiejś większej aprytacji. Więc póki co ten zasięg wzrostowy jest tu trochę e, ograniczony, idźmy dalej. SC, czyli siaCoin, e, to jest projekt, który może przypominać. Przynajmniej swoim układem technicznym, różne formacje techniczne. Bez wątpienia osoby, które znają się na formacjach, mogą wykazywać tutaj tworzącą się prospadkową formację głowy z ramionami, dla której to by było lewe ramię, to by była głowa, to by było prawe ramię. Natomiast linia Yy, przepraszam, formacja głowy z ramionami powstaje dopiero w momencie, kiedy rynek wybije linię szyi. W tym przypadku, linia szyi to jest ta bariera tego różowego wsparcia, które tutaj mamy. I tak naprawdę, dopóki to nie zostanie pokonane, no ten potencjał spadkowy będzie ograniczony, bo ta formacja ona się teoretycznie tworzy, ale ona nie została potwierdzona. Czyli tak, jakby jej nie było. Bez wątpienia, na uwagę zasługuje to, że rynek dotarł już w poprzednim tygodniu w okolicy technicznego oporu na poziomie 00038, gdzie pojawiła się całkiem spora reakcja podażowa. Widzimy ten górny potężny knot, jaki tutaj mamy i to jest coś, co troszeczkę psuje nam obraz sytuacji, bo gdybyśmy wybili powyżej tego oporu, to tak naprawdę moglibyśmy spodziewać się bardzo fajnych wzrostów, dla których realnymi zasięgami byłyby kolejne poziomy gdzieś w wysokości 0.0048. Na ten moment jednak w dalszym ciągu utrzymujemy się poniżej i nawet jeżeli tego tygodniowe wzrosty dalej będą kontynuowane, no to ich zasięg jest ograniczony tylko do najbliższego oporu, dopóki nie wybijemy powyżej tego Pułapu, no to potencjał w dalszy, do dalszych wzrostów jest silnie ograniczony i nie na, e, stawiałbym się tutaj na jakąś wielką aprecjację, no chyba, że pokonamy ten poziom. Póki to się nie wydarzy, to byłbym naprawdę, naprawdę ostrożny, tym bardziej, że w ubiegłym tygodniu pojawiła się tam całkiem silna reakcja e, podażowa. Idźmy dalej. Do notowań ADY, czyli Cardano. Cardano, nasza popularna e, ADA projekt, który no, wygląda o wiele ciekawiej, o wiele bardziej optymistycznie. E, tutaj analizujemy go z z punktu widzenia interwału tygodniowego, gdzie zauważymy, że tak naprawdę te wzrosty, które obserwujemy już sobie od połowy marca, czyli zapoczątkowane odrzuceniem technicznego wsparcia w wysokości 2,6 centa, wywindowały notowania. Aż w okolice 17 centów to jest techniczny poziom oporu, wyznaczony m.in. na podstawie wierzchołków z 2018 roku. Tutaj, jeden taki wierzchołek lokalny mieliśmy, tu był drugi w 2019, przepraszam, w 2020 roku. No i teraz po raz trzeci w listopadzie ta strefa została. Przetestowana. Póki co opór nie został odrzucony, ale warto zwrócić uwagę, jak sobie przybliżymy sytuację, że najpierw rynek dotarł w okolicy technicznego oporu, reakcja podażowa, korekta, retest. Tu był lokalny opór, tu został przetestowany jako wsparcie, reakcja popytowa, mamy wzrosty. Okej, okay, w tym tygodniu pojawiła się jakaś reakcja podażowa w okolicy tego oporu, ale ona nie jest jakaś bardzo duża, ponadprzeciętnie duża. Poza tym musimy pamiętać o tym, że interwał tygodniowy jeszcze się nie zakończył. Świeca na interwale tygodniowym się nie zamknęła, więc tak naprawdę Mamy dzisiaj dopiero środowe przedpołudnie. Co za tym idzie, do końca tygodnia jeszcze mamy kilka ładnych dni i wiele może się wydarzyć. Jeżeli ten obecnie testowany opór zostanie pokonany i notowania Cardano wybiją powyżej bariery 17 centów, wówczas moglibyśmy oczekiwać kontynuacji wzrostów nawet do 38 centów. Tak naprawdę tu jest kolejny techniczny opór. Bardzo fajny, bardzo istotny. Więc tak naprawdę ten potencjał byłby tutaj, no, śmiało powiem, ogromny, bo naprawdę jest to z 17 do 38 to jest spory, e, spory zasięg, natomiast trzeba by poczekać jeszcze aż rynek wybije powyżej 17 centów, póki co utrzymujemy się jeszcze poniżej, więc potencjał do wzrostów jest jeszcze ograniczony, natomiast wyjście powyżej byłoby na pewno pozytywnym sygnałem. No i na koniec mamy XRP, projekt, który bardzo mocno zyskał w ostatnim czasie na wartości, w wyniku czego doszło do pokonania wielu technicznych oporów. Ja nie mam ich tu wyznaczonych wszystkich, dlatego że mniej więcej połowę już usunąłem, bo to nie miało sensu, żeby taką siatkę sobie tutaj wyznaczać, natomiast tych lokalnych poziomów oporu notowaniach XRP było naprawdę bardzo bardzo dużo, więc uznałem, że po prostu trzeba zrobić z nimi porządek. Na uwagę zasługuje to, że w wyniku tych ostatnich wzrostów rynek wybił nawet powyżej bariery 58 centów. Oczywiście teraz już jesteśmy powyżej 62. Natomiast ja mam opór, czyli teraz wsparcie w wysokości 58 i teoretycznie jeżeli utrzymamy się powyżej, no to moglibyśmy oczekiwać, że notowanie XRP wzrosną docelowo nawet w okolicy 90 centów, tam mam kolejny techniczny opór na tym wykresie wyznaczony. Przy czym, jeżeli nagle pojawiłaby się jakaś reakcja podażowa, która zanegowałaby to wybicie i notowania XRP wróciłyby poniżej bariery 58 centów, wówczas należałoby się przygotować na możliwość powstania przynajmniej formy korekty. Z tą tylko różnicą, że ta przynajmniej korekta mogłaby być dość głęboka, dlatego że realnym zasięgiem dla takich spadków, oczywiście póki co nie ma jeszcze sygnałów, żadnych przesłanek prospadkowych. Ale gdyby takie się pojawiły, gdyby notowanie XRP osunęło się poniżej 58 centów, to tak naprawdę... Realnymi zasięgami dla spadków mogłyby okazać się albo około 48 centów, co już jest zasięgiem całkiem sporym, albo docelowo nawet 34 centy. Poziom, który tu był testowany jako opór 1, drugi, trzeci, czwarty, piąty raz, on został pokonany już tak naprawdę w połowie listopada i w dalszym ciągu nie doczekał się jeszcze swojego retestu, co zgodnie z zasadą zmian biegunów powinno się wydarzyć. Oczywiście na ten moment to jest czysto hipotetyczny scenariusz, dlatego że póki co jednak jesteśmy powyżej oporu, a to w naturalny sposób otwiera drogę do dalszych wzrostów. Mówię czysto hipotetycznie, gdyby nagle jakaś większa reakcja podażowa się pojawiła, żebyście wiedzieli, czego można oczekiwać, bo spadek nawet do 34 centów nie musiałby oznaczać zmiany nastawienia rynku. On nie musiałby oznaczać, że to już jest koniec wzrostu, że teraz wracamy do panicznej bezsy i tak dalej. Nie, to by była po prostu zdrowa korekta. Spora, bo spora, no ale jeżeli zasięg wzrostu był spory, to nie możemy oczekiwać, że spad korekta spadkowa nagle będzie jakaś bardzo, bardzo płytka. Więc zawsze trzeba mieć na uwadze, że jeżeli rynek wykona jakiś dynamiczny Puls wzrostowy, no to korekta po takim ruchu też może być całkiem głęboka, warto mieć to na uwadze. W tym przypadku, nawet do 34 centów. Choć póki co nie chcę tutaj straszyć, nie chcę panikować, bo na ten moment rynek utrzymuje się powyżej 58 centów, więc jest dość i optymistycznie. I tym optymistycznym akcentem kończymy to dzisiejsze spotkanie. Więc jeżeli analizy Wam się podobały, to koniecznie zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie kanał Kryptoraportu, żeby być z naszymi materiałami na bieżąco. No i nie zapomnijcie, żeby w komentarzach wskazać nam, jakie projekty, jak Jakie kryptowaluty, czy jakie akcje, jakie instrumenty finansowe mamy przeanalizować dla Was za tydzień? Ja za dziś bardzo serdecznie dziękuję, życzę oczywiście znośnego tygodnia i do usłyszenia w środę o tej samej porze. Trzymajcie się! Hej!